Dzień dobry. Brandon Kędzierzawy, Studio Pozytywnych Wiadomości. Jest ze mną Susan Rogers, która jest obecnie podczas swojej europejskiej trasy koncertowej. Susan, czy mogę mówić ci Suzy? Może pan. Dobrze. Suzy, wobec tego, jak oceniasz, jesteś świeżo po koncercie, jak oceniasz koncert? Co się na nim zdarzyło? Czy publiczność dobrze reagowała? Czy ci się po prostu podobało? Tak, uważam, że publiczność zachowała się bardzo odpowiednio, nawet jeżeli niektórym nie podobają się moje piosenki. Co widziałam, ale publiczność nie chciała za bardzo dać sobie tego poznać, co nie zawsze się tak zdarza i jestem bardzo zadowolona z tego. I ogólnie wszystkie teraz moje trasy, w których jest, wszystkie, no, moje koncerty, w których jestem na tej trasie, są na cele charytatywne i po prostu... A na co zbieramy pieniążki? Na prawie każdym na coś innego, na następnym, które będzie w Suwałkach za 2 dni, będziemy zbierać na przybory dentystyczne dla szpitala. Będziemy zbierać na przybory dentystyczne dla szpitala. Suzy, tak obserwuję twoją karierę, twoje poczynania i widzę, pojawiły się u ciebie nowe tatuaże. Czy możesz coś nam o nich powiedzieć? Każdy tatuaż symbolizuje coś innego. Te symbolizują to, że płaczę nad światem, ponieważ uważam, że w większości świat jest okropny. Ta błyskawica symbolizuje to, że jestem gotowa na upadek mojej kariery i że wiem, że nie będzie ona trwała wiecznie. A te trzy jakby ptaszki symbolizują trzy osoby rodziny, które opuściłam, aby zdobyć karierę. I żałuję, że je opuściłam, ale nie żałuję, że zdobyłam karierę. Czy te osoby czują do ciebie złość, czy utrzymujesz z nimi jakiś kontakt, czy wysyłasz im pocztówki, widokówki z trasy? Tak, wcześniej nie utrzymywaliśmy kontaktu i uważam, że tamte osoby były na mnie złe, ale teraz się pogodziliśmy i ostatnio właśnie zaczęłam się z nimi bardziej kontaktować i będą na moim koncercie po tym w Suwałkach. Jak wszyscy wiemy, lubisz zaskakiwać swoich słuchaczy, którzy wspaniale wraz z tobą bawią się na koncertach. Co przygotowałaś na koncerty, które jeszcze przed nami? Wiemy, że każdy twój koncert czymś od siebie się różni. Co to będzie? Czy możesz uchylić rąbka tajemnicy? Ostatnio właśnie nie mam weny, żeby tworzyć piosenki, więc będę uczyć się śpiewać piosenki innych wykonawców, które mi się podobają. I na kolejnych koncertach właśnie będę tam takie piosenki wykonywać. No i jeszcze jedno pytanie, też wiemy, podczas jednego z wywiadów, które ostatnio udzieliłaś, chwalisz się, że podjęłaś lekcję nauki gry na pewnym instrumencie. Na czym grasz, Suzy? Na gitarze elektrycznej. Jak postępy, jak ci idzie? No, gra nie jest łatwa, ale mam wyrozumiałego przyjaciela, który zresztą gra ze mną właśnie w kapeli. I on mnie uczy, jest po prostu cierpliwy wobec mnie i te lekcje nie sprawiają mi większych trudności dzięki temu. Przyjaciela, zauważyłem błysk w twoich oczach. Czy to jest tylko przyjaciel? Tak, to jest tylko przyjaciel. No cóż, dziękuję pięknie za rozmowę. Proszę.